A więc mamy upragniony finał. Widzimy drabinkę. Najpierw pokonana Belgia 3-0, potem dramatyczny mecz z Polską, który wygraliśmy w rzutach karnych. W półfinale pokonane Niemcy 3-0. No i oczekujemy na swojego finalistę. Zapraszam lajkować, dawać subskrypcje i oglądać to, co się dzieje w odcinku Mistrzostwa Świata w Rosji. Cześć, na razie.